pomysł na projekt zrodził się właściwie tak ad hoc. Pani dyrektor zwróciła nam uwagę, iż dzieci z klas młodszych są rzadko angażowane w projekty społeczno-kulturalne. Dlatego z koleżanką postanowiłyśmy przygotować projekt, który dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół z Skawiny został złożony i otrzymał dofinansowanie ze środków gminy Skawina. Cel, jaki sobie założyłyśmy w projekcie, to zaangażowanie dzieci z klasy 1-5 ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie w życie kulturalne, wydarzenia kulturalne w naszym powiecie poprzez uczestnictwo w spektaklach teatralnych, warsztatach ceramicznych czy też spotkaniach edukacyjnych. Cykl tych wszystkich spotkań zamykały dzisiejsze zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie właściwie podsumowałyśmy wszystkie dotychczasowe wydarzenia. Wyjazdy do teatru poprzedziłyśmy zajęciami dydaktycznymi, podczas których starałyśmy się w sposób jak najbardziej przystępny, czyli głównie przez zabawę, przybliżyć dzieciom terminologię związaną z teatrem. A więc dzieci dowiadywały się, kto to jest aktor, scenograf, kostiumolog. I potem już w teatrze mogli się przyjrzeć pracy tych osób z bliska. Wszystkie te sztuki teatralne, które obejrzeliśmy, inspirowały nas później do działań twórczych, na czym nam najbardziej zależało. Dzieci przedstawiały różne scenki, rysowały, a podczas zajęć ceramicznych, które również były realizowane w trakcie tego projektu, przygotowały przepiękne kubeczki z kocimi motywami, oczywiście zainspirowane sztuką Kot w butach, jak też przygotowały maski teatralne. I sądząc po dzisiejszych reakcjach, to dzieci same były zaskoczone tym, jak piękne rzeczy przygotowały. I jakby ten proces twórczy tutaj dla nas był bardzo ważny. W ogóle organizując zajęcia dla naszych dzieci w szkole, staramy się robić to tak, żeby wszystkiego, czego się uczą, mogły bezpośrednio doświadczać. Jeśli uczymy się o roślinach, to te rośliny sadzimy, siejemy, oglądamy, a jeżeli uczymy się o teatrze, no to warto do tego teatru pojechać. I w tym kontekście projekt był strzałem w dziesiątkę.